kobieta, nazywam się Krzysztof Koza. Jestem organizatorem 7. Koszycińskiego Festiwalu Modelarskiego. Modele mamy tutaj podzielone na dwie kategorie. Modele te, które są z plastiku wykonane oraz te, które są wykonane z kartonu. Dodatkową taką atrakcją, która jest od samego początku istnienia naszego festiwalu, to są modele wykonane z różnych innych materiałów, które nie jesteśmy w stanie zaklasyfikować do oceny. To jest kategoria wszystko inne. Gdzie mamy budowle z zapałek wykonane. Dużą atrakcją i zainteresowaniem cieszą się tutaj na naszym festiwalu grupy rekonstrukcyjne, które tutaj przyjeżdżają do nas co roku. I to są różne grupy. W tej chwili tutaj mamy gościa Asa Historii z okresu I wojny światowej. Mamy grupę rekonstrukcyjną ze Szczelnicy tutaj z Siekakowa z bronią palną, którą można zobaczyć, pooglądać. Mamy tutaj kolegę, który przywoził wykopaliska ze swoimi rzeczami z wykopalisk. Tutaj też można spokojnie pooglądać, opowiadają bardzo ciekawe historie. Dla modelarzy taką atrakcją tutaj jest giełda modelarska, na której mogą zakupić różne akcesoria, modele. Jeszcze następnym ciekawostką to jest to, że mamy wystawy klubowe kilku klubów, m.in. naszego kółka modelarskiego Broni Barkwa z Koszyncina oraz naszych przyjaciół. Modelarze do nas przyjeżdżają nie tylko tutaj z naszego regionu, ale z całej Polski oraz za granicę. Mamy tu kilku modelarzy z Republiki Czeskiej. Where?